Z nami Mikołaj Orczykowski. Mikołaj, czy obawialiście się tego rywala? Znacznie niżej notowany amatorzy z Chełmży, ale widać, że mieliście na nich sposób. Ale czy jakaś obawa była? Czy mogli was czymś zaskoczyć? My darzymy każdy zespół respektem. Przyjechaliśmy tutaj po nieudanym meczu w zeszłym tygodniu w Gdańsku i na pewno chcieliśmy się pokazać z lepszej strony. Podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego. Myślę, że dobrze funkcjonował pressing w tym meczu. Pierwsza połowa trochę nerwowa, ale z czasem zaczęliśmy fanować na boisku i dokładaliśmy kolejne bramki. Szczególnie ty. Gratulacje za hat-tricka klasycznego. Chyba dobrze ci się tutaj grało. Strzelałeś jak z nut. Często angażowałeś bramkarza przeciwnika, szczególnie swoją mocniejszą lewą nogą. Nie patrzę na to, kto strzela bramki. Ważne, żebyśmy wygrywali. Tych zwycięstw w tej rundzie nie było za dużo, więc tym bardziej cieszę, że ten rok zakończyliśmy zwycięstwem. Teraz przed wami kolejna przeszkoda, Red Dragons Pniewy. Chyba dosyć dobrze wam znana drużyna, że tak powiem, z waszych okolic. Macie jakiś plan? Już co nieco wiecie, jak przeciw nim zagrać w kolejnej rundzie? No, graliśmy już sporo sparingów i wcześniej w Pucharze Polski, także znamy się dobrze. Myślę, że przystąpimy do tego meczu jak dzisiaj Chełmża do naszego spotkania, że to oni będą faworytem, ale mecz jest, każdy mecz jest do wygrania. Trzeba do niego odpowiednio podejść, ciężko przepracować cały tydzień na treningach i potem w meczach na pewno jest szansa wygrać z każdym. Powolutku kalendarzowy rok 2015 się kończy. Dziękuję za wywiad i życzę już teraz wam wesołych świąt. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Z nami trener Jarosław Marchewka. Panie trenerze, przygoda z Pucharem Polskim dość krótka, dzisiaj się kończy. No ale próbowaliście się postawić, walczyliście z wyżej notowanym rywalem. Czy jakieś słowa pochwały się należą mimo wszystko za ten wysoko przegrany 1-7 mecz? No myślę, że tak. Tutaj biorąc pod uwagę te półtora miesiąca pracy, które mam z chłopakami dwa razy w tygodniu i to nie zawsze. Przede wszystkim konsekwentnie była grana pierwsza połowa. W drugiej połowie przeciwnik troszeczkę zmienił taktykę, jeśli chodzi o obronę. Wyszedł strefowo wyżej w ustawieniu, z którym nie mogliśmy sobie poradzić i po szybko, w krótkim okresie czasu straconych dwóch bramkach, no chłopacy chcieli za wszelką cenę odrobić ten dystans, a niestety w futsalu cierpliwość jest ponad wszystko. Tak jak szybko się traci gole, tak można je szybko zdobywać i trzeba cierpliwie budować akcje i utrzymywać się przy piłce. Czyli tutaj wyszedł brak doświadczenia. No oczywiście też umiejętności techniczne przeciwnika zdecydowanie lepsze. Ogranie w lidze, bo to na pewno procentuje. Natomiast nie mogę odmówić tutaj ambicji, zaangażowania i postępu, jaki chłopacy zrobili od tego momentu, jak ja ich widziałem pierwszy raz, a do tego momentu nawet jak gramy. No bramki, które padały, były to indywidualne błędy poszczególnych zawodników. Mówię, no ale przerzucam to na to, że bardzo chcieli, ale no to są złe podejmowane decyzje w nieodpowiednich strefach boiska, które później przekładają się na stratę i w efekcie na utracone bramki. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Życzę wam powodzenia głównie w Stalekslidze. Już teraz całemu zespołowi życzymy wesołych świąt. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy tutaj robić stałe postępy i utrzymamy się w tej Stalekslidze.